Witaj, z tej strony Paweł Stań. Powiedziałem Ci wcześniej, dlaczego w nagraniach afirmacji lepiej przede wszystkim korzystać z afirmacji w drugiej osobie, jak łączyć afirmacje w pierwszej i drugiej osobie, jak łączyć afirmacje z oddechem, jak medytować z afirmacją. Pytanie, jak jeszcze bardziej wzmocnić oddziaływanie afirmacji? Tworzenie nagrania daje o wiele większe możliwości niż pisanie czy wypowiadanie afirmacji. Afirmacja w nagraniu nie musi być liniowa. Dlatego, aby wzmocnić oddziaływanie afirmacji na podświadomość, dodaję w tle inne afirmacje w drugiej osobie o podobnej tematyce, co główna afirmacja. Te dodatkowe afirmacje w tle nagrania są ciche, bliskie progu słyszalności, ale na ogół na tyle słyszalne, aby czasami usłyszał je i świadomy umysł. Ciche afirmacje poniżej progu słyszalności określa się często jako afirmacje subliminalne, afirmacje podprogowe. Nie jestem zwolennikiem afirmacji subliminalnych i to nie dlatego, że mogą być wykorzystywane w nieetyczny sposób, na przykład odtwarzane osobom, które nic o tym nie wiedzą. Pamiętam również boom na kasety z subliminalnymi treściami w latach 90. No, po prostu uważam, że afirmacje subliminalne słabo działają albo nie działają w ogóle, gdy osoba afirmująca nie zna ich treści. Dlaczego tak? Eksperyment, z którego wzięło się przekonanie, że informacje podprogowe wpływają na zachowanie, polegał na tym, że widzowie oglądali film, w którym umieszczone były trwające kilkasetnych sekundy obrazy zachęcające do zakupu Coca-Coli i popcornu. Według autora eksperymentu, Jamesa Vicarego, komunikaty te znacząco wpłynęły na sprzedaż tych produktów. Niestety eksperymentu nie udało się powtórzyć, a James Vicary przyznał później, że wyniki zmanipulował. Ale w międzyczasie służby rządowe opublikowały raport o wpływie percepcji podprogowej i to był przyczynek do zakazu stosowania tego rodzaju metod w Stanach Zjednoczonych. Taki był również początek legendy wpływu nagrań podprogowych. Źródła znajdziesz na blogu precognicji.pl. Dlaczego więc czasami tworzę afirmacje w cichej wersji, tak zwanej podprogowej, subliminalnej? Z dwóch powodów. Zawsze jest to dodatek do normalnego nagrania afirmacji oraz jest to czas na relaks i odpuszczenie świadomego skupienia się na treści afirmacji. Po pierwszych sesjach z normalnymi afirmacjami podświadomie kojarzona jest muzyka i treść afirmacji. Gdy słuchacz słucha nagrania z cichymi afirmacjami, podświadomość kojarzy znaną muzykę z wcześniej przyswajaną treścią. Podkład muzyczny w nagraniach afirmacji również jest ważny. Stosując dźwięki o określonej częstotliwości, można szybciej i głębiej wprowadzić mózg w stan podwyższonej percepcji. Do słuchania afirmacji, medytacji z afirmacją, czy w ogóle medytacji, polecam słuchawki. W następnym wideo dowiesz się dlaczego.